Siemanko, z tej strony Wachu i witam Was w kolejnym materiale z serii Od Zera do Milionera. No i w tym filmie, jak widzicie, mamy w końcu pierwsze 500 tysięcy, także fajnie, możemy w końcu jakiś skład zmontować. Poza tym jeszcze tutaj widzicie kilka kart, na których sobie pohandlowałem. Jak mówiłem, nie miałem czasu, więc kilka kart tylko zalicytowałem. Na tym Jerro zarobiłem około 30 tysięcy. Na Renato Sanchezie po 3-4 tysiące od sztuki. No i jeszcze pokażę Wam tutaj klipy z paczek, ale najważniejsza paczka na koniec, bo będzie to paczka z ikoną. To są paczki za SBC, bodajże to były pamiętne mecze, czy ważne mecze, jakoś tak. No i zrobiłem to SBC głównie z kart niewymiennych. No i no troszkę syf poleciał, no jak widzicie, no jedna paczka tutaj jest w ogóle warta uwagi, bo no tylko w jednej paczce były ekrany. Tutaj widzicie właśnie idzie, to był Luis Gustavo chyba, taki spoiler Wam dam. Ale wracając do tych 500 tysięcy, myślę, żeby tych 500 tysięcy nie inwestować w nic, tylko po prostu zrobić sobie jakiś grywalny składzik, żeby móc zagrać w Champions. Tutaj Wam ten składzik zaraz pokażę. Bo myślę, że naprawdę wygląda ciekawie, nie ma w nim jakichś kart takich typowych na obronie, ale w ataku już typowy jest, taki typowy atak, ale teraz przejdźmy może do tej paczki z ikoną, bo liczyłem szczerze na coś chociażby grywalnego. Chociaż coś grywalnego, nie jakiś boom, ale no żeby coś dało się tym pograć chociaż. No i paczka się otwiera i widzę flagę. No i już lekki zawał. Widzę napad, ale przecież kiedyś już widziałem tą flagę, no i widziałem po prostu wszystko, mi przeleciało całe życie przed oczami i to był tylko Kluivert. Także no troszkę słabo, ale da się nim pograć. I pokażę Wam skład, jaki zrobiłem za ten czas. Tutaj widzicie, składzik fajny, myślę, taki tani, ale dobry. Jestem ciekawy w ogóle tej obrony, jak ona sobie poradzi. Tutaj widzicie, to jest skład, po pierwszej minucie robię zmiany i ci zawodnicy właśnie tak się ustawiają. Tutaj Mbappe kupiony, nie grałem nim i Ben Yedderem tym też nie grałem, także chciałem ich sprawdzić. Ale ten Elionushi, no po prostu to jest bóg. Grałem w nim robiąc swapy i naprawdę jest świetny. Także mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze się grało tym składem. Kolejny odcinek wiecie chyba w czwartek, ten był taki bardziej informacyjny. No i ja się z Wami żegnam. Na razie.